Wiadomo jest, że rodzice nie są w stanie wypełnić pełnych 2 miesięcy wakacji, tak żeby był on atrakcyjny dla dzieci. Dlatego postanowiliśmy w tym, wydawałoby się może martwym kulturalnie okresie, coś dla najmłodszych. W związku z tym zorganizowaliśmy taki latający plac zabaw, który się w 4 miejscach w czasie tych wakacji pojawi w różnych 4 częściach miasta. Na tym placu zabaw są różne atrakcje w zależności od miejsca, a więc się mamy np. dmuchańce, kulki. W innym miejscu będzie to plac wodny, jeszcze gdzie indziej będą atrakcje bardziej sportowe. Tak więc będzie to atrakcyjne, myślę, i myślę, że również, że dobrze jakby spełniające swoją rolę, czy wypełniające czas dla najmłodszych mieszkańców Legionowa, i dzięki temu rodzice będą mieli więcej czasu dla siebie. Na pewno będziemy zbierać takie opinie od mieszkańców, bo wiemy, że tego właśnie mieszkańcy oczekują. Natomiast co do lokalizacji, to chętnie będziemy się pytać, żeby budować tego typu atrakcje w tych miejscach, gdzie one są najbardziej oczekiwane. Szukaliśmy takich atrakcji, które będą ciekawe, ale i bezpieczne dla dzieci. Są to zarówno, tak jak dzisiaj mamy np. dmuchańce czy kulki, jak i np. atrakcje wodne, więc będą takie, będzie basen z kulami, będzie piana party, ale również atrakcje sportowe typowo, więc będzie można pograć w różne dyscypliny sportowe. Atrakcje są uzależnione od wieku oczywiście dzieci, tak więc i dla tych najmłodszych, i dla tych starszych na pewno coś się znajdzie. Chcieliśmy dotrzeć do miejsc, w których jest największe zapotrzebowanie, a więc te place pojawią się na największych osiedlach.